Pan poseł Napieralski, skoro już jego nazwisko pada w zeznaniach świadka przesłuchiwanego przez służby i przez prokuraturę, żeby odniósł się do tych jednak bardzo poważnych zarzutów, bo przecież są to zarzuty o charakterze korupcyjnym. W naszej ocenie jest to niedopuszczalne, aby bagatelizować, tak jak pan poseł Napieralski usiłuje to zrobić, zbagatelizować te zeznania, uznać je za niebyłe, czy też je wręcz zironizować, wyśmiać. Wydaje się, że odniesienie się przez pana posła do tych bardzo poważnych zarzutów będzie stanowiło o jego wiarygodności i też takiej powadze jako posła na Sejm Rzeczpospolitej. W związku z tym, z tymi pytaniami, które pan radny przedstawił do pana posła i do jego zaplecza politycznego, wystąpimy, jak również oczywiście do organizacji pozarządowej, która rzekomo miała te środki otrzymywać.